Po co mi to było? To tu fond! Gratulujemy, cieszymy się bardzo, że jesteś już z nami. Cieszymy się twoim sukcesem, cieszymy się sukcesem, w ogóle wszystkimi sukcesami, jakie do tej pory mogłaś zdobyć, ale ten jest rzeczywiście przepiękny, wspaniały. Dwa medale, brązowy na 400 metrów i złoto, które przywiozłaś nam tutaj na 1500 metrów. A teraz oddaję głos burmistrzowi Korfantowa, panu Januszowi Wójcikowi. Droga Basiu, drogi Mariuszu, naprawdę, szanowni państwo, zebrani na tym dzisiejszym małym rynku korfantowskim, tak spontanicznie dziękuję za taki odzew z Facebooka od naszych pracowników, że państwo tu przyszli, że rynek jest praktycznie pełny. Jestem bardzo wzruszony i dumny z was wszystkich, a przede wszystkim jestem dumny, Basiu, z was, z ciebie szczególnie i z Mariusza, bo naprawdę zawsze podkreślam, że potraficie zawsze promować korfantów. Nie mówicie, że z Opola czy z Warszawy. Jesteśmy z Korfantowa. Jak pytają gdzie, to jest też mała miejscowość w Polsce. Mała miejscowość, wielkie serce. Właśnie twoje występy zawsze naprawdę łzy w oczach. Jeżeli tam mi się głos trochę łamie, to przepraszam, ale nie da inaczej tych się słów określić. Jestem taki zadowolony i taki dumny jako burmistrz tego miasteczka i całej gminy naszej, bo przyjechali nie tylko z Korfantowa. Cała gmina tutaj jest, Basiu, żeby cię powitać spontanicznie, przepięknie i naprawdę dziękuję wszystkim sponsorom. Ktoś mnie zapytał przed chwilą z telewizji, ile to kosztowało. To w zasadzie oprócz ceny nie kosztowało nic. Dziękuję wszystkim sponsorom, piekarniom, kwieciarniom,
No kto tylko się do tego dołączył, naprawdę za pomoc uczniom, którzy przyjść ze szkoły, za to spontaniczne przyjęcie naszego naprawdę bardzo ważnego obywatela naszego miasta, który zawsze utożsamia się z naszym Korfantowym i za to jestem Ci bardzo serdecznie, Wasiu, wdzięczny. I oczywiście życzę Ci wiele, wiele sukcesów. Wiem, że jakiś czas, no też ileż można biegać, ale rosną następcy i także Mariusz, no musisz teraz szukać nowe osoby, które pójdą w ślady Basi. Zapytał mnie pan z telewizji, czy Korfantów jest dumny. Korfantów, Basia zdobyła złoty medal w Sydney, Basia zdobyła złoty medal w Londynie. To nie jest coś, co nagle się zdarzyło. Ja tylko Państwu powiem, dzisiaj już jest informacja praktycznie od kilku miesięcy. Gmina Korfantów w województwie opolskim zajęła pierwsze miejsce w sporcie lekkoatletycznym i krach zespołowych w kategorii gimnazjum i szkoły podstawowej. Pierwsze miejsce w województwie opolskim. Taka mała mieścina. Duże brawa dla wszystkich nauczycieli, duże brawa dla zawodników. I to jest na rybę, który naprawdę może pozwolić... Szczególnie zwraca się do młodych osób. Patrzcie, dziewczynki i chłopacy. To jest przyszłość. Wy też możecie zostać sportowcem, tylko trzeba ćwiczyć. Naprawdę. Trenujcie, trenujcie. Pan Mariusz na Was czeka. Dziękuję, Basiu, Ci naprawdę, bo nie chcę przedłużać. Wszystkiego w sobie najlepszego. Duże brawa dla Basi. Dziękuję, burmistrzowi. Szanowni Państwo, no właśnie, taka długa nazwa funkcji, także ja tylko Państwu powiem, że przedstawicielem wojewody opolskiego jest pani zastępca naczelnika wydziału bardzo, bardzo długiej nazwy, pani sama powie. Obywatelskich i cudzoziemców. O właśnie. Miło mi Państwa wszystkich witać. I w imieniu wojewody bardzo gorąco witamy na ziemi korfantowskiej, bardzo proszę. Pani Basiu, proszę przyjąć szczególne, serdeczne gratulacje. Przepraszam, też mi się łamie głos. To strasznie doniosła, ważna chwila. Życzę Pani powodzenia. Życzę Pani kolejnych sukcesów sportowych. Cała Polska, a zwłaszcza Opolszczyzna i Korfantów, jest z Panią. Chwali Pani sukces. Jesteśmy dumni z Pani. I myślę, że jeszcze przez wiele lat będzie Pani nas szczyciła swoimi sportowymi osiągnięciami i że będziemy na pewno z Pani bardzo dumni. W imieniu Pana Wojewody i swoim chciałam Pani wręczyć list gratulacyjny i życzyć wszystkiego dobrego, powodzenia, kolejnych sukcesów sportowych i wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, a teraz chwila, na którą na pewno wszyscy czekają. Zostawiamy tych bohaterów tutaj na scenie i chyba, że Pani jeszcze, bardzo proszę, list od wojewody. Oczywiście, jeszcze mam drugi list gratulacyjny. Proszę. Do Pana trenera, od Pana wojewody. To, że Pani Basia zdobyła te medale, jest oczywiście Pana sukcesem również ogromnym, Panie trenerze. Myślę, że determinacja i Pani, i Pana są ogromne i wytrwałość. Naprawdę gratuluję tego serdecznie. Także Panie trenerze, proszę również przyjąć szczere gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów sportowych w przyszłości. Także mam zaszczyt również w imieniu Pana Wojewody wręczyć Panu list gratulacyjny i życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości. Gratulujemy. Pan Mariusz Żabiński, trener wielu, wielu, wielu lat. A teraz już zostawiamy sam na sam bohaterów. Pan Mariusz na pewno zaznajomi Państwa z wieloma ciekawymi historiami. Może te, nie te wszystkie, które były w telewizji, bo to praktycznie oglądaliśmy, ale te, których nie oglądaliśmy. Chociaż widzę, że przybyło Mariuszowi siwych włosów. To chyba po tym upadku, bo nas zmroziło też, co będzie dalej. Ale cudownie wybrnęłaś z tego i już bardzo proszę. Basia nie wiedział, Mariusz Żabiński, oto bohaterowie dzisiejszego wieczoru. To my może zatańczymy coś. Słuchajcie, kochani, ja należę do osób, które wiele razy publicznie występowały.
było dużo osób, do których mówiłem, ale to jest dla mnie szok. Słuchajcie, szok. No, to, co wyście tu zrobili, nie brakuje słów. Mnie się nogi uginają często. Wierzcie mi, słowo honoru, uginają mi się nogi. Ja nie wiem, co ja mu powiedzieć. Ja spodziewałem się, że ktoś nam przyjdzie, nie wiem, ale coś muszę powiedzieć, bo nie wypada mi się odwrócić, zejść, powiedzieć, dobra, dziękuję, fajnie, no przyszliście, my sobie pójdziemy. Ja wiele lat temu otrzymałem tytuł zasłużony dla tej gminy. Basia taki tytuł otrzymała również niewiele lat temu. I dla mnie było to ogromnym zaszczytem, ale jakimś wyzwaniem, bo otrzymałem go za jakieś rzeczy, które zrobiłem lat temu 8-10. Wydawało mi się, że po otrzymaniu tego tytułu należy w dalszym ciągu coś robić. No, jest ogromny sukces, słuchajcie, cała Polska to świętuje. Dzisiaj byliśmy na Okęciu, przelecieliśmy na Okęcie, tłumy ludzi na Okęciu, wywiady w różnych telewizjach, gratulacje już otrzymywaliśmy w Rio. Wielu z was na pewno oglądało dekoracje Basi na 1500 metrów. Ja myślę, że oglądaliście również bieg na 1500 metrów. Tam nie podlegało dyskusji, kto jest najlepszy. Ale oglądaliście dekoracje. Patrzyliście, jak Basia płacze. Widzieliście to, prawda? Ja należę do takich dosyć twardych osób, które się nie wzruszają. Ale jak na dużym telebimie, który był wielkości, oj, większy jak tutaj ta scena, pokazali drugi raz płaczącą Basię, nie wytrzymałem ja i zacząłem buczeć. A ze mną buczało ileś Polaków i ileś Brazylijczyków, którzy stali koło. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja w tej chwili takie same mam uczucie, jak grali Mazurka Dąbrowskiego. Patrząc tutaj na was i dziękując za to, że przyszliście, że przywitaliście. Takie same mam uczucie. Po prostu mi się płakać ze szczęścia chce. Myślę, że tak samo Basi się chce płakać ze szczęścia. No cóż ja mogę wam powiedzieć, kochani. Widzieliście zdarzenie na 400 metrów. Widzieliście, co się stało. Padła Basia jak ścięta na linii mety, bo padła. Tak sędziowie ustawili bieg, nie wiem w jaki sposób, wiem tylko, że ustalał to Hiszpan, znam jego nazwisko. Nic nie mogłem zrobić. Ustawili Basię na ostatnim torze, mając czwarty wynik po eliminacjach, powinna być ustawiona na torze drugim, piątym, ewentualnie szóstym. Ustawili na ósmym, nie wiem dlaczego. Czyli na torze, który jest przyznawany zawsze najsłabszemu zawodnikowi. No i nie wiedzieliśmy, co zrobić. No pobiegła pierwsze 200 metrów bardzo słabo, bardzo słabo. Nie wiedziała, co się dzieje właściwie na tym ósmym torze. Ostatnie 200 metrów, pobiła rekord życiowy na te 200 metrów. Nogi wytrzymały do jednego metra przed linią i nogi puściły. Przewróciła się na linię mety i dzięki temu zdobyła brązowy medal. Bo wyprzedziła Malezyjkę o 400 sekundy. Mało tego. Ekipa Malezji złożyła protest, bo na telebimie, jak się, oczywiście okazał się wynik, i Basia była na miejscu trzecim, Malezyjka była na miejscu czwartym. I Malezyjczycy złożyli protest. Poprosili nas tam do tej całej komisji sędziowskiej. Siedzieliśmy tam 3 godziny. Jury d'appel, tak to się tam nazywa, rozpatrywało protest. Ja nie wiedziałem, czy medalu nie odbiorą, bo faktycznie nogi zostały za linią mety. Barki były za, nogi były przed. I oni dlatego złożyli protest. Ale okazuje się, że linia barków wyznacza linię mety. Nie nogi, nogę mógł sam wisieć. I odrzucili protest Malezji. Nakrzyczeli tam do mnie, nakrzyczeli coś po ich niemu. Nie wiedziałem, o co za bardzo chodzi. A okazało się, że to gratulacje jednak składali. Tak. Ja myślałem, że to krzyczą do mnie. A to były gratulacje, tak przekazałem Basi. No i było fajnie. No drugi bieg już troszeczkę, słuchajcie, inny. No tam już 1500 metrów to jest dystans właściwie Basi. I niewiele rywalki miały do powiedzenia. Ktoś mówi, że mało osób tam startuje. Słuchajcie, w igrzyskach paraolimpijskich, tak jak w olimpijskich, są kwalifikacje i międzynarodowa komisja IPC dopuszcza tylko tyle osób, które zrobią kwalifikacje. Także są konkurencje, gdzie startuje 7, 6, 12, 8, 10 osób, bo są dwuletnie kwalifikacje i tylko z takim minimum można jechać na igrzyska paraolimpijskie. Cóż ja mogę wam, kochani, jeszcze powiedzieć? No jestem przeszczęśliwy. Basia za chwilę chyba też to samo powie.
że nieważne są przywitania w Warszawie, to nieistotne. Byliśmy przed chwileczką w Niemodlinie, tam odbywa się taki turniej pamięci Leszka Opałacza, redaktora z Radia Opole. Donat Przybylski zaprosił, też taka niespodzianka, zaprosił, Saksa grała akurat z Katowicami i na salę zaprosili, Basię przedstawiła te medale, za chwileczkę też wam te medale tutaj pokażę. Ja mam mnóstwo zdjęć wykonanych, ja będę chciał te zdjęcia w jakiś sposób udostępnić. Ja będę, jeżeli będziecie mieli ochotę, na pewno będę, jakieś spotkanie zorganizuję młodzieży w szkole, to będę opowiadał tygodniami, jak w tym Rio było. Ale Korfan to jest piękniejszy od Rio, uwierzcie mi. Zdecydowanie. Jest piękniejszy od Rio. Czyściejszy. Ewentualnie Copacabana i Góra z Jezusem. To są dwa miejsca cudowne, piękne, ale pozostałe są, Korfan to jest ładniejszy. Kochani, nie będę was zanudzał. Ja wam mogę opowiadać o Rio jeszcze do samego rana. Co przed nami? Przed nami w następnym roku są Mistrzostwa Świata na Filipinach i są Mistrzostwa Świata w Londynie. Basia teraz sobie dwa tygodnie odpocznie i później do ciężkiej pracy z powrotem. Ja myślę, że do Tokio za 4 lata Basia da radę. Ja na pewno. Basia myślę, że też da radę i również za 4 lata w Tokio będziemy walczyć o ten sukces, już nie dla siebie, dla was. Kocham was, po prostu kocham Korfanów, jestem dumny z was wszystkich. Cieszę się, że tu mieszkam. 27 lat pracuję w Korfantowie. Nie żałuję ani chwili, że tu pracuję i pracuję dla was. I mam nadzieję, że przez następne 27 będę pracował, mimo że gimnazjum nie będzie. Dziękuję wszystkim serdecznie jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Zrobię to w stylu japońskim. Malezyjskim nie, bo Malezyjczycy mają taki zwyczaj, że zawodnicy jak wychodzą na stadion do tak zwanego kulurumu, czyli to jest pomieszczenie, gdzie zawodnicy przed startem odbierani są po rozgrzewce od trenerów, Malezyjczycy, bez wyjątku, czy kobiety, czy mężczyźni, trenera całowali w rękę. Ja z chęcią was wszystkich w rękę pocałował. Ale tylko zrobię taki ukłon japoński, bo oni też tak przed startem robili. I dziękuję wszystkim. Dziękuję, jesteście kochani. A ja chciałam powiedzieć, że bardzo wam dziękuję. Naprawdę nie spodziewałam się tego. Przepraszam. Jestem bardzo szczęśliwa, że takżeście mnie powitali, bo jeszcze nikt mnie tak nie powitał w życiu. Mówiłem, że tak będzie, mówiłem. Ja ledwo powstrzymuję. Dziękuję ślicznie, że przyjechali tak samo moi znajomi, moja rodzina z Frączkowa. Pozdrawiam was i dziękuję wam ślicznie, że jesteście razem ze mną. Myślę, że na pewno w najbliższym czasie przyjdę do szkoły, do gimnazjum i do podstawowej szkoły i pokażę wam wszyscy kochani medale, jak one wyglądają. Jakie są bardzo ciężkie. One tak pięknie brzęczą. I jak pięknie brzęczą. Każdy medal ma inny dźwięk. Złoty ma najbardziej taki masywniejszy i bardziej ma więcej. O właśnie, brązowy troszeczkę mniej. A srebrny bardzo, bardzo głośny. Więc myślę, kochani, że w najbliższym czasie na pewno was odwiedzę i pokażę wam wszystkim i pozwolę wam wziąć do ręki, zobaczyć ile musiałam potu i swojej cennego czasu poświęcić na to, żebym mogła tam pojechać i zdobyć te medale. Ale warto było. Warto było. Chociażby dla takich chwili jak tutaj. Dokładnie. Dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną. Dziękowałem wam wszystkim, Basia dziękowała. Wypadałoby oczywiście podziękować, myślę, pomysłodawcy tego tutaj, co się stało, panie burmistrzu. To panu dziękujemy w tej chwili. Dziękujemy również wojewodzie za słowa podziękowania. Ja myślę, że następne dwa, może trzy tygodnie będą takie rozrywane. 27 mamy takie nieoficjalne zaproszenie do prezydenta Rzeczpospolitej. 29 bądź 30 prezydent Rzeczpospolitej również zaprosił Basię, no i przy okazji mnie tam, żebym Basię na duchu podtrzymywał. Nie wiem jeszcze, ile pan marszałek również tylko tak terminu czeka, żeby nas zaprosić. Słuchajcie, ja wam powiem wszystko, taką niespodziankę, powiem wam informację, którą ujawniłem
16 września w Rio. Nikt oprócz mnie, Basi i trzech osób, może czterech osób o tym nie wiedział. 10 sierpnia Basia doznała kontuzji. I 11 sierpnia była decyzja lekarza, że Basia nie pojedzie do Rio. Kontuzja była dosyć poważna. Wynikała oczywiście z przygotowań, przeciążenia organizmu. Skrzywiła się miednica, przeciążone dwa przyczepy mięśnia dwugłowego. 12 sierpnia, 13 po wizycie u rehabilitantów w Nysie w Opolu okazało się, że jest szansa, żeby pojechać, ale prawdopodobnie nie wystartuje na 400 metrów, ponieważ przeciążenia będą zbyt duże. 2,5 tygodnia nie robiliśmy treningu. Decyzja była taka, że do Rio jedziemy, 1500 na 100%, a 400 zobaczymy, jak będzie w Rio. Dobrze, że pierwszy start w Rio był 12 września. Mieliśmy 2 tygodnie w Rio, bo pojechaliśmy 31, żeby jeszcze tam się przygotować. Pierwsze mocniejsze treningi zrobiliśmy tam i na miejscu podjęliśmy decyzję, że na 400 też wystartuje. Także udział w Rio Basi był pod znakiem zapytania. Taki jest sport, słuchajcie. No taki jest sport, nie do końca go można przewidzieć. Myślę, że tym bardziej należy cieszyć się z tego, co osiągnęliśmy, z tych medali. I myślę, że to czas na kontuzję już następne lata wyczerpał, bo się wyczerpał. Nerwówka była naprawdę ogromna, nerwówka ogromna. Codziennie w Opolu zabiegi. Oczywiście bez środków jakichś sterydowych nie można było nic wstrzyknąć, ponieważ są to środki, które są na liście środków dopingujących. Nie można nic brać. Można było tylko masaż, klawiki, jakieś tam inne rzeczy. Postawili rehabilitanci Basię na nogi. Jestem im za to wdzięczny. Basia przed wami cała i zdrowa. Trochę oklejona na plecach z dwoma medalami. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, tutaj taka spontaniczna dobra nadzieja od wszystkich Państwa. Witamy serdecznie Marka Kryłoma, zespół Piersi z kajakiem, wszyscy go znamy. Również jak tylko do niego zadzwoniłem wczoraj czy przedwczoraj, mówi: Janusz, u Ciebie jestem, ale ja mówię: Marek, ale u nas gra się za darmo. Mówi: oczywiście, że tak. Oczywiście, zostań Marka zawsze. Marek, teraz Ty zacznij wszystko mówić resztę, bo Ty też dużo wiesz, a po drugie powiedz o tej Waszej piosence. Ja myślę, że tutaj i dla Basi, i trenera wielkie uroczyste 100 lat, nie? I 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. A kto? Oczywiście, wszystkich oczywiście zapraszam do zabawy i nie uciekajcie tutaj z rynku, bo jeszcze będzie wiele pięknych piosenek, także z pewnością to się przyda. Marek, powiedz o piosence, którą przygotowałeś, bo dzisiaj mi dał kartkę. I mówię: Janusz, zaśpiewamy to. Ja mówię: Marek, wiesz co, ja nie wiem co, ale w każdym razie... Słuchajcie, no nie na darmo mam tutaj taką koszulkę Fundacja Piersi. To jest fundacja, która... Tak, to jest... Która wspiera paraolimpijczyków, Basia o tym wie. Stworzyliśmy też taki utwór paraolimpijski dla nich właśnie specjalnie, bo Piersi są z paraolimpijczykami i zawsze no, z nimi będą i będą ich po prostu wspierać. I z utworu Bałkanica, przerwanego no, troszkę, zaśpiewamy, Basiu, specjalnie dla Ciebie. Ci, którzy dostali te kartki, to jest refren. Ja będę śpiewał razem, o właśnie, z burmistrzem. Właśnie. On zacznie pierwszą zwrotkę, ja będę śpiewał drugą, ale refreny są, pamiętajcie, wasze. Z całego serducha dla nich. Mówisz, tam będzie? Ale jazda będzie. Dawaj, Kaja. Coś usłyszymy. To nie te słowa, ale fajnie będzie. No się słuchaj. Zamknęliście klawisz. Zamknęli klawisz. Tak, możecie machać rękoma, oczywiście. Ja właśnie powiem Ci, tylko tyle, ty się za bardzo z tymi medalami nie rozkręca, bo nam forsy w budżecie gminnym braknie na nagrodę dla Ciebie. Oczywiście to jest tylko żart, właśnie przywoź ile tylko można. Janusz, pierwszą zwrotkę. Tak jest. Ja drugą, a Wy refren. Ci, co mają kartki, pamiętajcie. Jedną tylko wejście jest. Hey, 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 hey
dopóki w żyłach płonie krew, to będę walczyć tak jak lew. Choć życie nie rozpieszcza mnie, to ja nie poddam nigdy się. Chcę wyżej skakać, szybciej biec, bo chcieć to móc, a móc to chcieć. I chociaż życie tak często daje w kość, to ja mu zrobię znów na złość. Właśnie. I uwaga, teraz wy. Raz, dwa, trzy i... Będę najlepsza, niepokonana. Czasem trzecia to wygrana, będę głośna, będę radosna i razem z wami przetańczę całą noc. Będę najlepsza, niepokonana. Czasem trzecia to wygrana, będę głośna, będę radosna i razem z wami przetańczę całą noc. Dopóki w żyłach płynie krew, jeszcze raz to powtórzę, to będę walczyć tak jak lew. Choć życie nie rozpieszcza mnie, to ja nie podam nigdy się. O nie, jaki zdolniaka! Ja macie burmistrza, zubę! Na myśl odciska. Chcę wyżej skakać, szybciej biec, bo chcieć to móc, a móc to chcieć. I chociaż życie tak często daje w kość, to ja mu zrobię znów na złość. Ale i dubstep. Solo na trąbce. Erwin Zebro, nasz Erwin Zebro. Tak. Fajnie. I uwaga, wszyscy co mają kartki i ci, którzy tak podglądają. I... Będę najlepsza, niepokonana. Choć czasem trzecia to wygrana. Będę głośna, będę radosna i razem z wami przetańczę całą noc. Będę najlepsza, niepokonana. Choć czasem trzecia to wygrana. Będę głośna, będę radosna i razem z wami przetańczę całą noc. I oczywiście proszę wszystkiego zostanie, posłuchajcie jeszcze koncertu piersi. Wiem, że Marku, masz przygotowane kilka piosenek, na pewno tutaj piękny zabawisz nasz rynek. Dziękuję ci, Marku, za wolontariat i oczywiście proszę o jeszcze troszeczkę chociaż piosenek w waszej stronie. To będą dwie co najmniej piosenki związane ze zwycięstwem. Jedno to oczywiście Victoria, czyli zwycięstwo, a drugie będzie Simply the Best. A teraz sen o Wiktorii. Kajaku. Życie, na chwilę wyszła z życie.
bo warto żyć. Tak smakuje życie, chwilę być na szczycie, bo chwilą warto żyć, bo chwilą warto żyć. Radzą zakochani ludzie i powiedzą, że tak, że ta chwila wiecznie trwa, że na nowo się odwraca, kiedy człowiek... Teraz lewą ręką. Najcięższa praca dzisiaj chyba jest. Tak. Gorsze niż te ligi, co? Bardzo. Dobrze, że te olimpiady są co 4 lata, bo wydaje Hali do bać. Nam zamykają kulatory. Proszę, 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 bo się wyłączyło. Pani położy tą kamerę, nikt nie ukradnie, no. Proszę bardzo. Błysku? Proszę? Dziękuję, Krzysiu. Byśmy wygrali pośród drzew. Matki sypał na nas wiśni kwiat. Wiosenny dzień. Przemek, też chcesz, to wstawaj. Nie się wciąga. Wybaczą, tak, nie tam kontrolują.